Najlepiej niebo obserwować własnymi oczami. Ja zawsze mam taką świadomość, że te fotony, które moje oczy zbierają, to są te bezpośrednie fotony wypromieniowane przez te obiekty no, wiele tysięcy, czasami miliony lat temu. I one teraz trafiają do mnie, więc to jest niejako troszeczkę takie bezpośrednie obcowanie z tym kosmosem. W specjalnej skype'owej wersji naszych geekstokowych rozmów gościem jest dzisiaj Szczepan Skibicki, wielki miłośnik astronomii, fotografii i takich zdjęć wideo, związany i członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddziału w Białymstoku. Na co dzień związany z Muzeum Wojska i tam się zajmuje grafiką i takimi wszystkimi rzeczami związanymi z wideo, ale dzisiaj, panie Szczepanie, chcemy porozmawiać. Przede wszystkim witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałam pana zapytać o to, o czym często podczas sierpniowych wypraw, myślę, ludzie pytają, zastanawiają się, patrząc z nieba, szczególnie na ugwieżdżone niebo, co tam my możemy pod koniec sierpnia na niebie zobaczyć? Czy to prawda, że to sierpniowe niebo jest wyjątkowe w Polsce? Tak, jeżeli chodzi o sierpniowe niebo, no to ono ma wiele swoich takich zalet. Pierwszą taką zaletą to jest to, że po dłuższej takiej przerwie wraca na nasze niebo tak zwana noc astronomiczna, czyli słońce chowa się 18 stopni pod horyzont. Dzięki temu to słońce, promienie słoneczne nie zakłócają nam obserwacji. Druga sprawa to jest taka, znaczy, że niebo jest całkowicie ciemne, rozumiem. Tak. Tak, oczywiście jest ciemno, oczywiście jeżeli nie ma wtedy księżyca na tym niebie, jeżeli jesteśmy z dala od świateł miejskich. Tak więc w sierpniu, z początkiem sierpnia, z racji tego, że te noce astronomiczne powracają, mamy bardzo ładny kontrast między tłem nieba, a gwiazdami oraz innymi ciałami niebieskimi, które na tym sklepieniu niebieskim występują. Poza tym jeszcze trzeba wspomnieć, że akurat w sierpniu mamy nad głową cały pas Drogi Mlecznej, który od zenitu się ciągnie aż po horyzont i to po jednej, po drugiej stronie nieba. I w zenicie akurat mamy bardzo ciekawą konstelację, to jest konstelacja Łabędzia, w której to bardzo dużo różnych fajnych rzeczy się dzieje. Jest bardzo dużo różnych fajnych obiektów, które możemy podziwiać nawet gołym okiem. No i z racji tego, że ta konstelacja akurat jest w zenicie, czyli wtedy w takim momencie najlepiej jest widoczna, jest najlepsza gdyby jakość obserwacji gwiazdozbiorów, które są oczywiście w zenicie, bo wtedy jest najcieńsza warstwa atmosfery między nami a tym obiektem. Dlatego też no, ten Łabędź jest tak wyeksponowany w sierpniu. Poza tym trzeba wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy tak naprawdę, bo będzie możemy też podziwiać w innych porach roku, ale akurat w sierpniu jest ciepło. I możemy sobie po prostu, jak słońce zajdzie, poczekać gdzieś na biwaku, gdzieś, gdzie jesteśmy w terenie, tą konstelację podziwiać, ale nie tylko oczywiście Łabędzia, bo też oczywiście Strzelca widać i wiele innych bardzo ciekawych konstelacji. Czyli to nie jest przypadkowo to takie popularne powiedzenie, że sierpniowe noce to mają najpiękniejsze rozgwieżdżone niebo jakby każdego lata. Wie pani co, generalnie latem tak, ale wydaje mi się, że ładniejsze niebo jest akurat na wiosnę. Na wiosnę, tylko że o godzinie mniej więcej gdzieś tak drugiej, trzeciej, czwartej nawet nad ranem, kiedy właśnie ta konstelacja Łabędzia, którą teraz mamy w zenicie, snuje się nisko razem z Drogą Mleczną nad wschodnim i południowo-wschodnim horyzontem. Z tym, że problem jest tego typu, że jest to późno, no, trzeba zarwać całą noc i poza tym jest bardzo wtedy zimno. Więc no, to tylko naprawdę dla dużych miłośników takiego nocnego nieba jest to sprawa. W sierpniu tak naprawdę każdy z nas mniej więcej o godzinie 23, po 23 może wyjść, bo obserwować te piękne niebo, dlatego że po 23 właśnie zaczyna się noc astronomiczna i trwa do drugiej w nocy. O właśnie, to jest bardzo ważne, bo ja chciałam o taki rodzaj poradnika pana poprosić, czyli w jakich godzinach. Czy nasze oczy wystarczą, czy jednak lepiej posługiwać się jakimś sprzętem, no nie wszyscy go mamy, ale jak to niebo najpełniej obserwować? Tak, przede wszystkim najlepiej niebo obserwować własnymi oczami. Ja zawsze mam taką świadomość, że te fotony, które moje oczy zbierają, to są te bezpośrednie fotony wypromieniowane przez te obiekty no, wiele tysięcy, czasami miliony lat temu. I one teraz trafiają do mnie, więc to jest niejako troszeczkę takie bezpośrednie obcowanie z tym kosmosem. Jednak mimo wszystko matryca w aparacie fotograficznym może uwiecznić więcej. Więcej dlatego, że dłużej
dłuższe są czasy naświetlania i czasami nawet sięgają do dwóch, do kilku nawet minut i dzięki temu możemy więcej obiektów tych zarejestrować na zdjęciu. Poza tym aparat, jeżeli jest odpowiednio przygotowany, czyli ma na przykład usunięty filtr podczerwieni, możemy zarejestrować też także tak zwane pasmo H-alfa, czyli pasmo zjonizowanego wodoru, którym świecą mgławice na naszym niebie. Tego gołym okiem za bardzo nie widać, szczerze mówiąc, lepiej do tego się nadaje aparat. Ale mimo wszystko no, Droga Mleczna, czyli te mrowie gwiazd, czyli centrum naszej galaktyki, okolice jądra naszej galaktyki, czyli okolice z konstelacji Strzelca, można spokojnie gołym okiem podziwiać. Naprawdę jest to widok niesamowity. Jednak trzeba pamiętać o tym, że należy oddalić się od światów miejskich. Właśnie to jest bardzo ważne. Jakiś czas temu tutaj w Geekstoku rozmawialiśmy też z profesorem Maciejem Zajkowskim o zanieczyszczeniu światłem naszych miast i w ogóle Ziemi. I no, jednym z takich konsekwencji tego zanieczyszczenia światłem jest to, że my w mieście nie widzimy rozgwieżdżonego nieba. Że jak gdyby, dlatego ten okres wakacji, kiedy możemy być gdzieś w terenie niezabudowanym, nie tak mocno wyświeconym przez tą łunę miejską, to niebo widać zdecydowanie lepiej. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja też, jeżeli jeżdżę fotografować, filmować czy podziwiać gołym okiem niebo, staram się wyjechać przynajmniej z 10-20 km od Białegostoku. Mam kilka takich miejscówek swoich, w których naprawdę to niebo jest ciemne i rzeczywiście u nas tutaj na Podlasiu no mamy jedne z najlepszych warunków. U nas niebo nie jest jeszcze tak zanieczyszczone jak w innych miejscach, na przykład gdzieś w okolicach Warszawy, czy na przykład Katowic, czy na przykład okolic Trójmiasta. Jednak mamy ten cały kompleks Puszczy Knyszyńskiej, w której nie ma tak dużo miejscowości, które są sztucznie doświetlane. Dlatego też tak samo podobnie na przykład w przypadku Puszczy Białowieskiej, czy okolicy Siemianówki, czy na przykład cała Suwalszczyzna. Są to miejsca, gdzie naprawdę dużo miejsc bardzo pięknych, urokliwych możemy znaleźć na tego typu obserwacje. To jest naprawdę, uważam, cenny bardzo skarb, który niestety zanika, bo jest też coraz gorzej. W ciągu lat widzę, że co roku pewne miejscówki, które miałem wcześniej, już zaczynają być za jasne do astrofotografii i muszę gdzieś głębiej w Puszczę Knyszyńską się zapuszczać, żeby równie dobre ujęcia wykonać. No to jest efekt uboczny tak naprawdę rozwoju naszej cywilizacji. Jest więcej coraz światła, coraz więcej mamy uświetlonych ulic. Oczywiście nie mówię, że to jest coś złego, no bo potrzebujemy tych rzeczy. No ale niestety to niesie ze sobą też takie konsekwencje w postaci zanieczyszczenia świetlnego, które negatywnie wpływa na obserwacje właśnie wizualne, ale także na astrofotografię. No i też oczywiście ostatnio były badania robione, że negatywnie wpływa na nasze zdrowie. No tak, bo rytm biologiczny człowieka też potrzebuje ciemności i potrzebuje fazy dla snu, potrzebuje fazy ciemności i to wszystkie istoty żywe dotyczy to wszystkich istot, człowieka też. My to trochę zakłócamy właśnie, żyjąc w mieście. Tutaj pan, podczas którejś z rozmów, pamiętam, że sięgnęłam do materiałów, powiedział pan, że właśnie, że nasz region jest naprawdę bardzo wdzięcznym miejscem do obserwowania nieba. Chyba tylko Bieszczady mogą nas jakby pobić w tej kategorii. Tak jest rzeczywiście, że to tutaj jest wyjątkowo? To znaczy tak, Bieszczady rzeczywiście są lepsze pod tym względem, że jest tam raz, że ciemniej, dwa, że jest wyżej, bo wiadomo, czym jesteśmy wyżej, tym mamy mniejszą warstwę atmosfery do obserwacji obiektów w kosmosie. I rzeczywiście Podlasie jest jednym z najlepszych regionów do obserwacji nieba. Naprawdę tych regionów w Polsce jest niewiele. Podlasie się tu bardzo mocno, bardzo pozytywnie oczywiście wyróżnia pod tym względem. Może troszeczkę taki minus mamy tutaj taki, że leżymy dosyć nisko. Jest to równina i często są silne zamglenia i duża wilgotność powietrza, co często powoduje to, że nam soczewki w aparatach zaporowują, no i trzeba odpowiednie techniki grzania tych soczewek stosować. No, z tym sobie jakoś tam my astrofotografowie radzimy, bo nie tylko ja astrofotografuję, ale też moi koledzy z PTMA również zajmują się tym o tą dziedziną. To już pan kilkakrotnie mówił o tym pojęciu astrofotografii, bo myślę, że wszystkich warto odesłać do YouTube'owych filmów i do pana strony, bo można tam obejrzeć naprawdę przepiękne, przepiękne filmy i zdjęcia już takich bardzo popularnych filmów jak Podlaska Noc albo Burza na Podlasiu. Myślę, że warto zobaczyć. I tak przy okazji chcę zapytać, jak powstają takie filmy, w których widać, że to trzeba było bardzo dużo godzin nagrywania, żeby potem zrobić kilkuminutowy albo kilkudziesięciosekundowy film?
Tak, znaczy technika wykonywania tego, takich filmów jest dosyć skomplikowana, ponieważ są tak zwane time-lapse, czyli filmy poklatkowe. Technika ta polega na tym, że robimy pojedyncze zdjęcia i potem te pojedyncze zdjęcia składamy w jeden długi film. Czyli na przykład, jeżeli chcemy uwieśnić bardzo ładnie Drogę Mleczną, naświetlamy poszczególne klatki na przykład przez 2 minuty, czyli 2 minuty to jest jedna klatka, a musimy zrobić takich klatek na sekundę około 24, więc często jest tak, że całą noc trzeba siedzieć, żeby wykonać jedno, załóżmy 3-4 sekundowe ujęcie. W ten sposób to wygląda. Wielki nakład pracy. Wielki jest nakład pracy, no niestety tego na razie spółki co lepiej się w inny sposób za bardzo nie da się zrobić, ponieważ no, jeszcze na tyle są niedoskonałe detektory, że nie potrafią w czasie rzeczywistym nagrywać aż tak dobrej jakości obrazów nocnego nieba, ale to oczywiście się zmienia. No jednak ta technika idzie coraz bardziej do przodu, coraz lepsze są te detektory, no i tutaj być może kiedyś będzie tak, że nie trzeba będzie timelapse'ów wykonać, tylko będzie można telefonem komórkowym sfilmować piękne, rozwieżone nocne niebo, które będzie naprawdę w bardzo wspaniałej jakości. Ale akurat ten sierpień będzie dosyć też wyjątkowy, ponieważ jeszcze na naszym niebie będzie widoczna kometa Neowise. Niestety już nie będzie widoczna raczej gołym okiem, trzeba będzie już ją sfotografować jakimś sprzętem, żeby można było ją zobaczyć tak naprawdę. Po następnym razem za 7000 lat. Tak, ona jest dosyć długookresowa, że tak powiem, więc raczej nie doczekamy tej komety drugi raz, znaczy na pewno nie doczekamy, ale kto wie, może jakaś inna kometa nam sprawi niespodziankę i przyleci w nasz zakątek Układu Słonecznego i będziemy mogli znów podziwiać piękny spektakl na niebie. On był tak pięknie zauważony w lipcu, prawda? Ta kometa była szczególnie w lipcu tak wyeksponowana. W lipcu widoczna i na dodatek mało tego, że była kometa widoczna, no to jeszcze mieliśmy niesamowity pokaz obłoków srebrzystych na naszym niebie, więc ta kometa często zanurzona w tych obłokach srebrzystych gdzieś tam poruszała się. Obłoki srebrzyste, czyli co to takiego? No wie Pani, co to są obłoki srebrzyste, to w zasadzie przez długi czas nie było wiadomo, co to jest. Już tłumaczę. Generalnie obłoki srebrzyste są widoczne mniej więcej od czerwca do końca lipca, wtedy, kiedy właśnie nie ma nocy astronomicznych, no i są to obłoki, które są podświetlone przez Słońce właśnie w tym czasie. Jednak występują na wysokości około 80 km, czyli w zasadzie można powiedzieć już w kosmosie, więc teoretycznie tak naprawdę para wodna już tam nie powinna występować. No i przez wiele lat naukowcy zastanawiali się, co to w ogóle jest, jak występowało obłoki srebrzyste, to wystrzeliwano rakiety w kierunku tych obłoków, żeby sprawdzić, co to za zjawisko. No i generalnie taką teorię, którą ostatnio gdzieś słyszałem, to jest to, że po prostu te obłoki srebrzyste to jest pył ze spalonych meteorów, który gromadzi się wokół biegunów naszej planety i jest właśnie w tych miesiącach w piękny sposób oświetlany przez Słońce. Szczerze mówiąc, czy jest to do końca prawda? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale no taką teorię słyszałem. Ale wyglądają zjawiskowo. Bardzo. Wyglądają zjawiskowo, jest to naprawdę piękne zjawisko. One przeważnie występuje gdzieś mniej więcej do 10-20 stopni nad horyzontem, północnym horyzontem w nocy. W tym roku widziałem je po raz pierwszy w życiu, żeby występowały aż do zenitu od północnego horyzontu i prawie 180 stopni w szerokości miały. Tak więc i jeszcze do tego w tym wszystkim ta kometa Neowise, która była zanurzona w tych obłokach srebrzystych. No spektakl był niesamowity. Szczerze mówiąc, żeby ktoś mi powiedział, to bym nie uwierzył, że to jest w ogóle możliwe, ale no ja widziałam na własne oczy. Rozumiem, że ogrom zdjęć i filmów powstał i będziemy mogli za jakiś czas podziwiać je tak jako już tacy widzowie po prostu materiału wideo. Tak, oczywiście pracuję aktualnie od już kilku lat nad filmem Podlaska Noc 2.0. Będzie to film, którego premiera będzie prawdopodobnie w listopadzie, może w grudniu. Jeszcze chcę kilka właśnie ujęć zrobić różnych konstelacji do tego czasu. No i zapraszam do oglądania tego filmu. No, będzie naprawdę tam mnóstwo różnorodnego, bardzo ciekawego materiału, bo nie tylko będzie tam kometa, o której już dzisiaj wspominaliśmy, nie tylko obłoki srebrzyste, nie tylko będzie konstelacja Łabędzia, o której mówiliśmy, ale także będą zorze polarne, które były tutaj na Podlasiu kilka lat temu, będą deszcze meteorów na tym filmie, no i mnóstwo innych ciekawych rzeczy, no takich nietuzinkowych, jeżeli chodzi o obserwacje astronomiczne na naszym terenie.
No tak, wydawałoby się, że w naszym regionie podlaskim nie można obserwować zorzy, a proszę i deszcze meteorów, wszystko. Wystarczy tylko mieć takiego przewodnika po tej podlaskiej nocy, bo tak sobie myślę, że jak ja dzisiaj albo każdego następnego dnia będę chciała poobserwować niebo, to tylko będzie mi brakowało trochę wiedzy, na jakie konstelacje, na jakie gwiazdy patrzę. Przydałaby się wtedy pani wiedza. Znaczy, generalnie powiem tak, że teraz mamy dużo. Nie musimy sięgać nawet do podręczników, żeby dowiedzieć się, gdzie jakie gwiazdy to są. Są aplikacje w telefonie, są wiem. Aplikacje w telefonie, tak. Jest dużo aplikacji, które można ściągnąć za darmo, i jak wycelujemy telefon w dany punkt na niebie, no to ona pokazuje, jaka to jest konstelacja, jaka to jest gwiazda, jaka jest odległość do tej gwiazdy. Wszystkie różne parametry można wyczytać w czasie rzeczywistym. Można sobie wykupić dodatkowo na przykład subskrypcję w takim programie, która będzie powiadamiała, gdy coś będzie się działo na niebie. No tak więc możliwości są naprawdę w XXI wieku niesamowite i naprawdę tutaj nawet ktoś, kto kompletnie nie ma zielonego pojęcia, gdzie coś jest na niebie, może łatwo się dowiedzieć właśnie z takich bardzo prostych narzędzi. Jeszcze niedawno tak naprawdę, no, jeżeli chciałem coś znaleźć na niebie, to wyciągałem atlas nieba drukowany i tam szperałem, żeby znaleźć, gdzie jest jaka mgławica. No teraz tak naprawdę już w zasadzie można powiedzieć, że nie ma takiej potrzeby. No jednak ta elektronika nas mocno w tym wyręcza i mimo tego, że nawet ja też wiem mniej więcej, co, gdzie jest na niebie, to też czasami tej aplikacji używam, żeby sobie ułatwić życie przy astrofotografii. Tym bardziej, że czasami muszę przewidzieć, gdzie, w jakim miejscu jakaś konstelacja się pojawia przy tym lapsie, więc odpalam taką aplikację i widzę, że na przykład teraz akurat pod horyzontem w tym miejscu jest, załóżmy, dana konstelacja, no i w tym miejscu ona wyjdzie, załóżmy, za godzinę, więc już sobie ustawiam tym lapsa, żeby on sobie szedł na montażu paralaktycznym, żeby to ładnie wszystko było widoczne. Potężna wiedza. Już ostatnia rzecz na koniec. Jeżeli pan patrzy w te rozjeżdżone podlaskie niebo, to co pana najbardziej zachwyca w tym kosmosie nad głową? Co pana tak urzekło w tym, uwiodło już wiele lat temu? Wie pani co, trudno powiedzieć, przede wszystkim chyba piękno tego nieba, bo ono jest rzeczywiście, jeżeli jesteśmy pod bardzo ciemnym niebem, ono jest rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo piękne, ładne i gołym okiem naprawdę można dużo rzeczy zobaczyć, szczególnie jeżeli jest się w jakimś pięknym miejscu, gdzie są piękne okoliczności przyrody, nie wiem, gdzieś nad jeziorem, nad rzeką, w lesie, to naprawdę połączenie tych dwóch krajobrazów jest no, wprost niesamowite. Do tego też przygody, które przeżywa się błądząc w różnym terenie ze sprzętem, no, różne spotkanie ze zwierzętami, z bobrami, z dzikami, z jeleniami w lesie, nawet z wilkami. No i w większości przypadków sam jestem przy takich sesjach, więc to robi dosyć takie nietuzinkowe wrażenie. No i taki troszeczkę, no bardzo, bardzo, no chyba to mnie najbardziej napędza, czyli ta przygoda przy tej astrofotografii. No a ta astrofotografia to chyba taki efekt uboczny tak naprawdę tych przygód. Chyba na tej zasadzie, tak? No jest to na pewno sprawa wieloaspektowa i trudno tutaj powiedzieć akurat o jednym aspekcie, który mnie pociągnął do tego właśnie. Myślę, że to jest właśnie taki konglomerat, no bo astronomią się interesuje od dziecka tak naprawdę. Później zacząłem się interesować fotografią filmem, więc jak gdyby to naturalnie wszystko się połączyło w jedno, plus też zamiłowanie do sportu, do wędrówki, do bushcraftu. Więc łączę te wszystkie pasje w jedno i to mniej więcej, i to między innymi właśnie widać potem na moich filmach różnych, nie tylko astrofotograficznych, ale też innych. No tak, bo zakres. Ja się bardzo cieszę i mówię, że pewnie w imieniu wielu z nas, że w naszym regionie żyją tacy ludzie, którzy nam trochę ściągają niebo na ziemię i pokazują go w takim najpiękniejszym wydaniu. I myślę, że warto, żebyśmy tą głowę podnosili, coraz częściej na rozgwieżdżone niebo patrzyli, a w wolnych chwilach zerkali na pana filmy i fotografie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.